No to mamy naszą Polskę. Roku pańskiego 1494, a rządzi nią król Katarzyna I Piast, która ma 59 lat. Tak jak napisaliście, no polecimy w takim razie pod nawrócenie świata na jedną kulturę, a to jest też oznakiem, że też i pod jedną wiarę, więc spodziewajcie się do 10 odcinków z tej serii. Mam nadzieję, że wam się nie znudzi. I trzymajcie kciuki, żeby mi się nie znudziło. No, co prawda pewnie One Culture na świat nie zrobię, bo by musiał się tutaj dostać znacznie, znacznie wcześniej, w sensie do Ameryk, ale Afryka, Europa, Azja, jak najbardziej. I teraz jako kraj husycki możecie zdecydować, czy zmieniacie się na protestantów, czy pozostajecie husytami. Czechy zdecydowały, ale my zostajemy prawdziwymi wyznawcami husa, znaczy husycyzmu. Wszyscy wiemy, że był Jan Husowski. W sumie na zbliżającą się erę bardzo nam się przyda wymuszenie zmiany wiary, przynajmniej przez jednego albo dwóch naszych subjektów na husycyzm. Nie pamiętam, chyba u jednego było to wymagane. Plus dodatkowo możemy już na pewno zacząć nawracać nasze prowincje. Też bardzo, bardzo powoli na jedyną słuszną wiarę. Co? Statusy piotrkowskie? Co to było? Nie pamiętam totalnie z historii, ale trzy stabilności w dół. O mój Boże. Ja tymczasem wypowiadam wojnę naszym sąsiadom. Celem będzie oczywiście zdobycie tutaj kopalni złota. I jednocześnie spróbujemy wziąć dużo, dużo pieniędzy od Styrii, która powinna być dość bogatym państwem w tym momencie rozgrywki. Oj, wyjebiście, niech się udadzą na Kraków. Bum, 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 poczuj ten szum, co tu się dzieje. Ktoś dostał z takiej pani. Niestety nie. Och. Trzeba szlachtę zadowolić, czy nie? Dobra, jeszcze dbam o to, żeby tutaj nasza dyplomacja poprawiała relacje z naszymi sąsiadami. Nie ukrywam, że bardzo chętnie bym zmierzał teraz w kierunku południowym i w ten sposób budował nasz handel, że lecimy w kierunku Karpatii, Ragusy, która może przesyłać już właśnie też do Karpatii, Karpatia do Krakowa i tutaj do dalej Bałtyk. I jednocześnie droga do Indii by nam się zaczęła powoli otwierać. No a od północy przez te terytoria Nowogrodu byłoby znacznie ciężej. Już nasz główny cel został cały zajęty, teraz zmierzam na Warszawę, żeby mi nie przejęto. I na szczęście wojska Styrii się wycofały, co spowodowało, że nasz przeciwnik dostał stack wipe'a. No i teraz bierzemy do Styrii, żeby ją jak najszybciej wyjąć z tej wojny, po drodze czyszcząc oczywiście bunty. Kolejne piękne zwycięstwo armii polskiej, jeżeli można tak powiedzieć, o jakiejś rzezi, w której zginęło parę tysięcy osób, ale nie żałujmy tego, bo tutaj jeszcze wszedł Stackwipe, o mój Boże, to już w ogóle pogrom. Zobaczcie, jakie tutaj idee mają Galicja i Wołynia. Province War Score Course minus 10%. Jakie to mocne. A jakbyśmy z tego zrobili jeszcze teokrację, do tego zakon i tak dalej. Od Styrii pieniądze i War Operation jak najbardziej mi na ten moment wystarczą. No i teraz lecimy tłumić bunty, bo tych sporo będziemy mieli jeszcze przez długi czas. No i zajmujemy naszych południowych sąsiadów bez większego problemu. I mamy dzięki temu dostęp do kopalni złota. Muszę coś wykombinować, żeby zdobyć tutaj drugą. W sumie wykorzystam klejmy Rygi na tutaj prowincje estońskie, żeby jeszcze wzmocnić dodatkowo nasz handel, więc zaatakujmy. Tym bardziej, że Dania nie odpowie, a sama Estonia praktycznie nie ma wojska. W międzyczasie będę też rozbudował tutaj gospodarkę naszego kraju. Zaczynamy oczywiście od budynków produkcyjnych, bo są najbardziej opłacalne. I muszę sprawdzić, dlaczego Kalisz i Chęciny tak mało dają mi pieniędzy. No, Estonia nie jest żadnym przeciwnikiem. To jest ich cała armia. No to trochę Bałtyku zabezpieczone. To zdobędziemy kiedy indziej, nie spieszy nam się. Zacznę też już budować powoli naszą flotę handlową na Bałtyk. Zajmijmy się buntami, bo przecież tak mało ich teraz mamy. O, teraz na Pruteni oraz Gdańsk oraz... no w sumie tyle. Królewcu, w Gdańsku. No i chwilę spokoju teraz już mamy. Jako drugie ideę wezmę na razie handlowe, a na trzecie weźmiemy najpierw religijne. Chociaż nie ukrywam, że tutaj bardzo mnie kusiło, żeby wziąć kawalery i cały build robić dalej pod kawalerię na Polsce. Ale i tak wezmę kawalery Fire plus 1. Era reformacji. I jak widzicie, bardzo dużo już tutaj spełniamy warunków, więc dość szybko splendor nam pójdzie. I oczywiście pierwsze co, to Polish Crown odpalimy. Plus 33 Goods Produce Modifier, to jest przepotężne. No i pięknie, zarobki z golda naprawdę mamy już niezłe. Czas na szybką wojenkę na Reconquestie z Białorusią. Na Białorusi mają chyba problemy, tak mi się wydaje. Jakim cudem tu chłopi wygrali tą bitwę poprzednią? Nie, no mam jakieś szczęście do królów.
takiej odmiennej płci. Mamy królową Annę, fajnie. Od Białorusi bierzemy następujące prowincje oraz trochę złota. Za te pieniądze rozwijamy porty w Gdańsku oraz w stać mnie na to! W Królewcu, wow! A jednocześnie wykorzystujemy mechanikę, że bot jest głupi i nie cofnął gwarancji. Oczywiście wszystko to trzeba robić na pauzie. No co za ludność, ja im porty buduję na skalę po prostu światową, a ci mi się buntują. Zapomniałem, że mam misję, która mi daje port w Gdańsku za darmo trójkowy. 1000 golda w plecy. No i mamy Polish Crown 1514. Nie da mi to już niesamowitego boosta. Tyle zarabialiśmy, tyle zarabiamy. What the fuck? Livonian Order. Powstał na nowo, gdzie moja ryga? Ja tutaj rygę kupowałem. Niech żyje król Anna, która została Polskę drewnianą, a zostawiła ufortyfikowaną. Nasza nowa granica, no plus jeszcze w Nowym Sączu będziemy budowali fort za chwilę. Inflacja nie istnieje. Chyba jakieś bunty na Białorusi się szykują. Muszę przyznać, że Polska ma bardzo dużo doradców, którzy są mega tani, tylko niestety z technologii administracyjnej. Zobaczcie, jedna wiara, teolog trójkowy 65%, Polish Renaissance, Nicolas Copernicus, jest to event na trójkowego doradcę, który nas kosztuje minus 65% również. Następnie mamy misję Expand Kazimierz, dostajemy National Unrest minus 2 i tutaj już 75%. Dużo takich mamy typów. Czemu nie dyplomatyczne i militarne? No i ładnie, dwie kolejne idee rozwinięte. Dodatkowo mamy już też politykę dającą nam dodatkowe 20% Goods Produce Modifier, a za chwilę będziemy mieli jeszcze 10%. Teraz w sumie nadrobić technologię i lecimy dalej z podbojami. Zawarłem sojusz z Nowogrodem, przyda nam się, żeby dał nam pomoc w naszych wojnach przyszłych ze Szwedami, a obecnie od Szwedów będę brał pieniądze w nadciągającej wojnie z Pomorzem. Mamy już wszędzie trójkowych doradców, tylko tutaj widzę, że mam za dużo generałów, no więc żegnam kolegę. Poza tym zauważyłem, że mamy możliwość zwasalizowania Duńczyków, więc też będę do tego dążył powoli. Nasza flota już się buduje. I rozpoczynamy naszą wojenkę, a my lecimy od razu na Szwedów, żeby ich wyjąć jak najszybciej z tej wojny. W sumie by wyjąć Szwedów, no to wystarczy zająć im stolicę plus może 2-3 forty maksymalnie i powinni wyjść z tej wojny. Ciekawości, chcę tutaj stoczyć bitewkę morską, zobaczyć jak nasza flota sobie da radę. No jak wiecie, nie jest idealna, ma sporo galer, chociaż przeciwnik ma ich niestety więcej, więc wycofajmy się. Zatopiliśmy tylko jeden okręt. Trochę śmiesznie to wygląda, jak tylko moje wojska się pojawiają na granicy ze Szwedami, no to oni od razu gdzieś tam uciekają na prowincje norweskie, albo gdzieś dookoła Nowogrodu będą biegały. Tak samo zresztą robi Pomorze, co tylko cofam moje wojska, to wycofują się do siebie albo gdzieś indziej. Aha, technologię mam do tyłu dyplomatyczną. No to tak się nie popisałem w tym momencie. No i to chodzenie naokoło po tych niskodewowych prowincjach kosztuje masakrycznie dużo manpowera, który tracimy po prostu przemieszczając się po tych niskodewowych prowincjach szwedzkich. No ale już po upadku stolicy powinno być dla nas dobrze, powinniśmy wyjąć ich za dość sporą ilość hajsu. Od Szwedów bierzemy dużo pieniędzy oraz wojenne reparacje. Tutaj przez deal z Pomorzem zerwiemy sojusz ze Szwedami, więc tak też będzie całkiem nieźle dla nas. No i teraz wracamy na nasze terytorium. Czechy widać, że są bardzo wartościowym sojusznikiem. Szkoda, że mają tylko jeden fort. Po powrocie najpierw staram się odbić moją stolicę, bo wiem, że już niedługo Czesi wyjdą z tej wojny. Ciekawe, czy coś oddadzą Pomorzu. Po odbiciu Warszawy lecimy dalej czyścić wojska Pomorza, które gdzieś tam w sobie chodzą po moim terytorium. No bez jaj! A tak liczyłem, że chleb też przyniosą. No i w zasadzie teraz po odbiciu naszych terytoriów zostało nam tylko wziąć cokolwiek od Pomorza, no i wyjąć sojuszników. Przykro mi Szczecin, no ale trzeba cię splądrować. Powiem wam, że nie ma w tych wojnach nic bardziej wkurzającego niż to, że oni naprawdę cały czas tylko uciekają przed moimi armiami. No nie jestem w stanie nigdzie ich tu dorwać, tylko zaznaczę, że mam na nich iść, oni już uciekają. To jest oszukistwo! A to oznacza, że jedną z kolejnych idei na pewno będą idee ofensywne, bo skoro mój przeciwnik będzie zawsze przede mną uciekał, no to mogę tylko i wyłącznie lecieć i oblegać jego fortece, nie? No i na razie taki wynik wojny mnie zadowala. Kiedyś chleb też zdobędę. Czechy mogą się czuć lekko... wiecie co, no to czas zaatakować Duńczyków, raczej szans nie mają, nie? No a ja w Polsce mam teraz kilka manufaktur do postawienia. No i Dania staje się nowym polskim wasalem. Teraz tylko już odzyskać Lubekę. Pozwoliłem sobie nawrócić Livonian Order na husycyzm, co jest trochę takie dziwne, no ale nie będę się kłócił. Pomorze zdobyte, no i w sumie mamy skonstruowanie bałtyckiej floty.
ale to weźmiemy sobie może na jakieś późniejsze wojny. Szybka wojna z Białorusią o pozostałe terytoria, które mi się należą. Wygląda to, że Francja no, będzie moim rywalem w nadchodzących wojnach, więc pozostaje mi nic innego jak poczekać do rozwinięcia do końca naszych idei, żeby dostać dodatkowe morale, bo wiem, że to jest potwór z moralami, ta Francja. W każdej rozgrywce bierze defensywne, bazowo ma plus 15%, więc to boli z nimi walczyć. No i piękne terytoria zdobyte, a ja mam teraz okazję zaatakować Szwedów i odbić trochę terytorium, ponieważ Francja toczy wojnę z Andaluzją, co prawda na razie wygraną, ale raczej na dwa baty tutaj nie polecą, więc my lećmy o odbicie tych prowincji. Chyba tych? Aukus? To jest to? To jest jedno A? Nie, dwa A. Dobra, lecimy! Pamiętajcie, żeby wpaść na eneba.com, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżki, linki w opisie. O, Czechy. O, mam od razu drogę na Paryż. Jak fajnie! No to lecimy! O, i nawet nie wiedziałem, że już mam kolejne misje. Inwazja na Ruś oraz Subjugate Lituana, ale mamy Kappa Manpower, więc na kiedyś indziej sobie to zostawimy. Tak samo polski renesans na kiedy indziej, kiedy może mi zemrze ten doradca. Moją flotę na razie ustawiłem na misję polowania na floty przeciwnika i zobaczymy, czy da tutaj sobie radę, czy nie zostaje mi zaraz zatopiona. Jak na razie to zdobywam troszeczkę tych okrętów. Jak i doktrynę floty ustawiłem łapanie okrętów przeciwnika, bo nie ukrywam, mam mało sailorsów i tak szkoda mi ich na budowanie okrętów. Z takimi generałami to ja tutaj walki mogę toczyć. Najpierw lecimy odbić Paryż. Albo tu, bo tu generała nie ma. Będzie ciekawiej chyba, jak się tutaj wbije 46 tysiącami wojska bez generała. Chociaż zobaczcie ich morale, jakie są przepotężne. Ale straty potężnie też im zadałem. Teraz się wbija we mnie mniejsza armia. Bum, bum, bum. Ile mają przy... 3-6 do 5-2. Masakra totalna. No ale też nie mam doradcy żadnego, ani od morali, ani od niczego. Ale zobaczcie, dzięki temu, że odciągam Franków, no to teraz Andaluzja jakoś się tutaj wybrania, co jest super. Ona ma nawet technologię do przodu. Ki? Nie widzę tutaj nigdzie. Jak tak patrzę, to chyba mnie czeka zagłada armii, więc jakby to powiedzieć, Frankonio, Frankio, no muszę się ciebie pozbyć z tej wojny. Chociaż mogę mieć 10%. Nie, im bardziej go zadłużymy, tym lepiej dla nas w kolejnych wojnach, więc na razie niech Francja spada. Tak, upokorzyliśmy cesarza. A jej długi tak sukcesywnie rośnie z tego co widzę, 3000 już ma, więc niedługo, nasze wojsko już na Sztokholmie. Gold Rush! I myślę, że jest to moment, ponieważ zmarł mi tutaj doradca, w którym wreszcie wprowadzamy polski renesans. Tańsza administracyjna technologia oraz Mikołaj Kopernik. Jaki on tani, jeszcze jest husytą. Wszyscy o tym wiemy. Kończymy wojnę ze Szwedami. Tereny odzyskujemy plus fortecy bierzemy dla Danii również. Sporo hajsu. A będziemy mieli jeszcze kolejne powody do wojny z Szwedami za jakiś czas. Więc nic tutaj złego się nam nie dzieje tak naprawdę. Jasne. W całym kraju też rozpoczynam budowę dróg. Bo wiecie, to buduje potęgę światową. A następnie weźmiemy się za Gavering. Ponieważ zauważyłem, że niestety właśnie go przekroczyłem. No to podniosły się trochę nasze morale. Highway to Hell. Domestic Trade Power 10%. Całkiem niezłe. Myślę, że nasza Polska w niecałe 30 lat całkiem mierze się rozrosła. Teraz myślę, że będę miał taki okres krótkiej przerwy na nadrobienie gaveringu w naszych prowincjach. I teraz jak widzicie wybieram sobie te najwyżej dewowe regiony i po kolei je tutaj zabudowuję. Sprawdzam to po prostu, o, patrząc na state'y widzę, że Mazowsze jest najwyżej dewowym, ale Mazowsze się nie liczy. Potem mamy Małopolskę, Śląsk, Wielkopolskę, Redrutenie i tak dalej. I będziemy po kolei zabudowywali te obszary właśnie o te budynki z gaveringiem, jak i chyba za chwilę będę miał też State House, więc będę musiał zwrócić na to uwagę, żeby jeszcze dodatkowe 20% to zmniejszyć. Mamy 132 golda inkomu na ten okres czasu oraz armii liczą 52 tysiące na 123 tysiące możliwe. Nie ma sensu budować większej armii na hardzie. No ale Francja jest rzeczywiście problemem, z którym sobie musimy jakoś poradzić. Może jakiś tutaj wspólny sojusznik byłby wskazany przeciwko niej.